Peggy 18. War. War never changes. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Leja, przed wami Fallout New Vegas. Tak jak ostatnio mówiłem, idziemy sobie do tego Camp Guardian. Mam nadzieję, że idę za wysoko, chociaż nie do końca. Nie, dobrze, idziemy. Daj. Kurde, tam też jest jakiś obóz na górze. Odbieram sygnał, odbieram. Ładnie się posypały kojoty. Muszę kiedyś to posprzedawać, bo to nie. Dysa i skill. Ciekawa sentencja. Siódma strona z dziennika. Wygrana, aczkolwiek podejrzewam, będzie większego. Jaki slender normalnie, to zbierasz kartki. Dwunasta strona! Ja pierdolę, gdzie to będzie czytanie? Chyba zrobię wtedy przerwa. Stało w takim podstawie. Co ty strzelasz, koleżanko? No, jebła mu. I tyle. Znaczy nie wiem, czemu idziesz do wypadka. A, bo może coś znajdę. Nie, no szukamy tych kartek. One znajdą, co mogą być. Zrobić z tym coś ciekawego, jakaś historia. Czaj. Do treningu kukiełka. Not seeing anything. Co tu robisz? To jest jaskinia. Ej, gdzie ty łazisz? Nie wiem, Weronika chyba lunatykuje. Wejdźcie do jaskini. Wejdźmy! Still nothing.
No, jakby się zaczął trochę rozjaśniać, bo przez chwilę to zastanawiałem, jak ja to mam chodzić. No, nie sobie broń. Może nie potrzebuję. Widzieliście, on wyskoczył? Jaki wariat. Dobra, no szczury w jaskini. No, już? No, dziękuję. Przybliżenie kamery było bardzo potrzebne. No, czyżbym widział światełko w tunelu? Chyba sobie jaja robisz, że mapy tutaj też nie ma. Ja pierdolę, wszyscy umrzemy. No i gdzieś widziałem to światełko w tunelu. Gdzie ono jest teraz? Dlaczego tutaj nie mam mapy? Idziemy z powrotem. Jakiś chory umysł na pewno znowu wymyślił tą lokację, nie? Przecież to jest... Ja nic nie widzę. Weźmy sobie. Nie dało. Ale trochę tak. Czy tak będziemy bardziej by mi się przydała ma. Wyszliśmy stamtąd, to jest dla mnie akurat najważniejsze. Nie wiem, nie potrafię w takich miejscach łazić. Idźmy dalej normalną drogą na górę.
do tego kampu, bo... Ja wiem, że można tam dojść przez tą jaskinię, ale to zajmie... Okej, nie mam pytań. Mam sobie tylko wyleczę łapkę. Druga też jest już zmęczona. No po tych szczurach. Over here. Dobra, no to jest... Jeb mój, bo jeszcze ciepło, no. Weronika to się nie pierwszy. 13 strona, nie, no to przecież to kurde jakiś dziennik rozrzucił. Znaczy, no tak, no co wiemy o tym kampie? Wiemy o tym nim tyle, że jakiś czas temu mi się zepsuło radio, już teraz nie nadają. No tak patrzę to... Chyba... Nie mają problemu tylko i wyłącznie z radiem, nie? Jezus, nie. Już jest. Kolejna strona z dziennika. Fajnie mu to wszystko. Znaczy no to jest niby góra, tak? Wyłączmy radio, bo znowu mi YouTube poda naruszenie praw. Jakie o-o? To wie, to zwykły szczur. No i tu jest wejście do jaskini, którą byśmy poszli w drugą. Tam jakąś mańkę to byśmy tędy wyleźli, ale... Nie bardzo chętnie. Można się nawet kimnąć. Wziąć jakąś puchę. Piętnasta strona, no przecież... Coś ty tu chodziło. To takie nienaturalne to jest, nie? Aż tak, tak się chmury nie odbijają w wodzie. No spoko, niech im będzie. Wyłączyłem radio. Dziewiętnasta strona z dziennika, no przecież... Ile można? Czemu to tak tam coś biorę? Pusty.
fajny chwilę w tym mają. Ile mamy tych stron z tych dzienników? Ja pierdolę, to jest gdzieś 20 nawet. No nie mam nic pierwszego. Dobra, ale słuchajcie co ja to... A zobaczmy, weźmy tu jeszcze, zobaczmy. No, nic nie widać. Totalne ciemności. A, ale tu się wczytuje mapa okolicy. O, coś tam. Dobra, coś czuję, że przeczytanie tych mapatek jest jednak dosyć ważne. Więc dajcie mi chwilkę, ja sobie przeczytam wam je z redaktora. Dobra, no słuchajcie, przeczytałem to, co prawda nie mam wszystkich tych stron z tego dziennika. No ale wygląda na to, że no, tutaj chłopaki sobie przybyli, rozbili fajnie ten obóz oczywiście. Jeden zaczął słyszeć jakieś głosy, myślę, że to paranoja, znaleźli, słyszeli więcej głosów, okazało się, że coś tam w wodzie jest. Tutaj spóźnili znaleźli tą jaskinię i stwierdzili, że poszło z wiatr. W razie czego będą ją zawalać. No i właśnie na tym to by się nie skończyło. Damn leg! Oh, thank God. I didn't think I'd ever see another human face down here. You must be the backup I've been calling for. Where are the rest of your men? Shit. Do you have any damn idea what lives in these caves? We need to get out of... We need to go now! I managed to kill that thing, but not before it mangled my leg all up. No way I'm walking out of here like this. I've been keeping quiet and hoping they don't realize one of their buddies is missing. We need to get out of here before they come back. Thanks a lot, Doc. I think I should be able to walk out of here now. I don't want to risk running into a pack of those freaks alone, though. Could you escort me out of here? Are you crazy? No way in hell am I going deeper into those caves. You haven't seen what they did to the other troopers, and I'd rather not find out why they took all of the bodies. All right, you have a point. They were good men and deserved better. Can't guarantee I'll be much help against their numbers, but I'll do what I can. Chances are we won't get out of here alive anyway. Dobra. Może tylko, że tu nie polecisz jakoś od razu. No nie lecisz. Co to jest? Dziwne. No wszędzie szczury, jakieś skorpiony. Tutaj takie potworki. Tak se napoje na środku drogi. Wow! Oh.
Dobra. A, muszę go pociąć na dół. Nie pociąć. Ej, co jest? Czemu ja steampaków nie biorę? Nie wiem, że mi się steampaki skończyły. Ups. Fuck. Zostałem super steampaki. Ale nie są oni jacyś ciężcy do pokonania. Z moimi momentami z raz skorpiona nie ma większe problemy. Nic nie zrobiłka. Przecież się nie wie. Wodniak. Te wodniaki to mi się kojarzą z utopcami. No, ej, nawet nie zdążyłem. Kto to strzelał? No ładnie tak. No dobrze, idziemy. Thanks for getting me out of there. I better get started back to California. I know, but now that I can see the way out, I'm not so sure. I'd rather not join my dead buddies in. I'm gonna start heading back to California now. I'm not about to let myself get killed by future NCR incompetence. If you find my friends, please return their dog tags to the NCR. People need to know what happened here. If they won't listen, do what you can to make them listen. The dead need to be avenged. Ładne miejsce, ale on poleciał gdzieś tam w głąb, nie? Jego sprawa, gdzie spierdala. Zawał. No, ja mam, rozumiem, że mamy znaleźć resztę ludzi. Ej, gdzie oni są? Nie wiem, przynajmniej oczyścić ten teren. Chyba zrobiłem za dużo tą dorąbę. No mam, tak, oni tutaj byli. No już to jest jakiś. Zostawmy tutaj. Stało. Chyba ta koleżka zabiła. Zabija dalej. Aha, stamtąd przyleciałaś. Powiem wam szczerze, kompletnie się tu pogubiłem. Ale coś tu jeszcze jest nieodkryte.
wiecie co, dajcie mi chwilkę, ja spróbuję się ogarnąć. Dobra, słuchajcie, no dotarłem do tutaj tego większego obszaru, udało mi się. Znaleźliśmy tutaj ciała. O! O, jest więcej ciał, które leży. No, musiałem sprawdzić. O kurde, tu już walka. Musiałem sprawdzić, po prostu dźwięk mi się nagrywa. Bo jednak troszeczkę, wiecie, tutaj pobłądziłem. Dobra, no wszystko wygląda. Będzie jecznica. O! Pobiorę. Ach, nie ten klawisz i co teraz? I Weronika. Weź trochę. Tak. Nie, to nie. Jej nie dajemy grantów. Ona ma zawsze jakieś głupie pomysły z grantami. Myśliwskie mogę jej dać. Noże bojowe. Maszynowy. Super młot. Hey, I can't really move now, but I'll follow you in spirit. No dobra, ale nie może więcej unieść, czy nie może się ruszać? Zasadnicze pytanie. Nie, może się ruszać, no i bardzo dobrze. Dobra, tutaj musimy pozbierać te nieśmiertelniki od tych tutaj poległych, biednych żołnierzy. Oni byli tutaj ewidentnie wzięci jako komponent do budowy gniazda. No, tak ciekawe. Mam nadzieję, że ich tutaj wszystkich Weronika wybiła. Kurde, mała ta jaskinia. Myślałem, że będzie coś większego. Znaczy dobra, no i był bramin tak z samym towarem, ale nie narzekaj. Co ty byś jeszcze chciał? Lepszy pancerz? Masz najlepszy wynagrze. Dałoby się lepiej. Dobra, to jest wszystko. Albo? A, wiedziałem, że coś jeszcze będzie. Pi. O, zerowa radiacja. To aż się napije. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Ja... To jest ciekawe, czego oni w ogóle używają mnie. To można wypłynąć. Chyba by trzeba było to zrobić. Nie widzę, że coś tu miało się jeszcze więcej kryć w tej jaskini. Mam tą maskę do oddychania. Jeśli woda nie ma radiacji, to już w ogóle super. No, tu nic więcej nie ma. Dobra, idziemy popływać. Kawka mi się skończyła. Tym
Dum. Aha, myślę, że to będzie jakaś jaskinia tu. A tu dupa. Co to jest za siatka? Znaczy chyba koniec mapy. Ja w ogóle w tym pływam, nie? No przecież ja mam na sobie pancerz, w którym ciężko się chodzi, a mogę w nim pływać. Dobra, nie czepiamy się. Dobra. Ta-dam! Czarne niebo! Znaczy no, takie śmichy-chichy, ale ja wiedziałem, że będzie one czarne. Zaraz je naprawimy. No, jak to dwie myszki na ekranie. Ta-dam! Naprawione. Nie pytajcie mnie, dlaczego to jak się dzieje. Ja mam ostatnio znowu problemy też z innymi produkcjami, które chciałem wam pokazać i podczas nagrywania wychodzą różne śmieszne rzeczy. Nie jestem pewien, czy nie będzie musiał zrobić kolejnego formatu. Uwielbiam formatować system. Coś musiałem po prostu chyba spieprzyć ze sterownikami do karty graficznej. Dobra, ale słuchajcie, udajmy się po... dokończmy misję właściwie. Czy EDE, moja miłość. Gdzie mamy iść? Do... No dobra, no i... pokażę mi gdzie? Chyba w Prim, nie? Tak. Brawo. Odzyskamy naszego robotowarzysza. No. To ciało ktoś mógłby kiedyś posprzątać? Gdzie? Minęło już bardzo dużo czasu. No. Dostaniemy awans? Nie. Nie, tak! Jest! Ocie, panie! Już myślałem, że to mam. A tu nie. No ale spoko. Można się tu drzemnąć z panią? Halo? Nie można się drzemnąć. Szkoda. Dobra, ale EDE jest już zrobione, czyli misję towarzysza mamy zrobionego. Mogę to usunąć. Jest mój samochodzik. Trzeba się drzebnąć, zrobić zapasy. Co to były za strzały? No bo to nawet nie strzały, tylko jakieś... Bóg dźwiękowy. Dobra, najpierw drzemka. Coś mi oko swędzi. Nie wiem dlaczego.
Dobra. Dobra, słuchajcie, ja poprzedzam tą amunicję i to całą resztę nie będę z tym zanudzał. Wracamy za chwilę. Dobra, wyspałem się, wszystko zrobiliśmy. Pobawiłem się troszeczkę też w warsztacie. Zajmijmy się właśnie tym przepompownią. Krypcie 34? Cześć, ja dobrze zadanie klikłem. W ogóle miałem ja tu coś do roboty? Dobra. Czekaj, żeby miał pewność. Żeby promieniowania, no ale przecież ja pierdolę ty. Co jest? Nie wiem, do czego ty strzelacie. Kurczę, przecież ja to... Całą kryptę przecież przeszukałem. I wiem, że tu jest promieniowanie jak cholera. Ale... Czekaj. Dobra, czyli mamy tam wleść. Dobrze idę? Chyba tak. Już nie pamiętam, jak to się wyłaziło. Jest. Dobra, wiecie co? Łyknę sobie trochę antyradów. Raczej właśnie rad X-ów. Zwiększyć troszeczkę tą odporność na promieniowanie. Dobra, i gdzie to niby... Jak? Musi udać do reaktora. Nie wiem, czy ja w dobre miejsce wskoczyłem teraz. System office. Skąd tu jeszcze w ogóle się zombiak wziął? Jakoś źle poszliśmy. Eddie, nie wariuj. Przecież tu już... Panie, no spoko, to ja wiem, że to jest wysokie promieniowanie i w ogóle. No, jak chcę wyjść? No, dziękuję.
Kurde, jak tam się dostać? Będę nie. No to był ten szalony człowiek. Coś. Wymaga klucza, nie mam klucza. Idziemy sobie popływać. SOS. Aha, i teraz rozumiem, mamy możliwość taką. Wyłączyć ten reaktor, by pomóc farmerom. Nie no. Sorry, ludziska. Pomieszczeniu reaktora. Czyli trzeba i tak je otworzyć. Chociaż, a wezmę je może gdzieś tam kiedyś zrobimy. Jebie, bo tu się do czegoś strzelają fajnego. Ja się boję, że jak ja otworzę to, to się okaże, czy jak ja ich uratuję, o tak. Czemu to musi być po angielsku? Apteczka. A ja tutaj nie chodziłem właśnie. Fajny magazynek. Nie strzelamy, bo gdzieś tam kiedyś była misja o to, że właśnie porozwalać te. Boję się, że jak porozwalam tutaj, to też coś się fajnego może zdarzyć. Paczka fajek, zawsze chętnie.
Jestem ciekaw, że oni się już pozamieniali, kurde, też w góle przy takiej radiacji. Teraz jak to się stąd trzeba było wydostać? Nie. Jest. Moment. Tak. Jest, Maria, będę się gubił. Nie było jakiegoś innego wyjścia. Jest, właśnie. I wyłazimy stąd. Nie no, uprawy są ważniejsze. Ups. Czy ja dobrze idę? Słuchajmy, broń mnie wkurza, już po prostu wkładanie, wyciąganie. Jep. Pięknie się udało. Zbijmy sobie radiację. Hehe, nie masz czym. Ach, no trudno się mówi. Dobrze. Jak ci wrogowie są w pobliżu, co też za głupoty opowiadacie? Z Maria. Jeden śmieszny bekon. Idziemy do kliniki, ja sobie tam wezmę implanty. Albo ja już wziąłem te implanty. Ej. You're back. Which surgery? The reflex booster does exactly what it says. Speeds up your reaction times. For 4,000 caps, I can attach the implant to your central nervous node. No. 4,000. Have a seat in the auto dock. This will take a few hours. Tak jak wszystko zajmuje trochę czasu. No. I już mamy. No, słuchajcie, moi drodzy, to będzie koniec już na dzisiaj. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że mnie oglądaliście, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje, więc do zobaczenia następnym razem. Heja! War. War never changes.